Pewny artykuł Russa Stewarta, który zasygnalizował, że machina polityczna jest gotowa wydać nawet $500 000, to jest chyba bezprecedensowe, na to, żeby wygrać ten właśnie urząd radnego z 45. warty. Tak, ja, że tak powiem, spodziewałam się tego i dlatego chciałabym, żeby wszyscy wiedzieli, że ja się ani nie spodziewałam poparcia ze strony amerykańskich gazet, ani nie spodziewałam się poparcia ze strony związków zawodowych. Ja praktycznie rzecz biorąc wiedziałam, że ja tą kampanię mogę wygrać tylko i wyłącznie pukając od drzwi do drzwi i licząc na to, że ludzie w moich okolicach orientują się, że ja jestem autentycznie zaangażowaną osobą, której leży na sercu tutaj dobro tego miasta i dobro naszych okolic i że się angażuję, oni mnie znają i że to mi pomoże. Ja spodziewałam się, że pan Lewa mnie będzie leciał i ja już wczesną wiosną poprzedniego roku, 2010, słyszałam, że będzie wystawiony młody, energiczny człowiek albo młoda, energiczna Polka i podejrzewam, że tą osobą akurat w tym przypadku jest pan Jan Garrido ze swoją żoną wspaniałą Polską. Także i on zresztą kandydował wcześniej na inne stanowisko, więc jakoś sobie tą rozpoznawalność swojego imienia zapewnił, prawda? Także ja widziałam doskonale... Ale wie pani, chodzi tutaj o Meksykankę. To znaczy, związki zawodowe postanowiły poprzeć osobę, która urodziła się w Meksyku, nazywa się obecnie, to jest niezwykle ciekawa historia, o której pisze właśnie w swoim artykule Russ Stewart, urodziła się w Meksyku, obecnie nazywa się Marina Faz Hubbard, chociaż kiedyś nazywała się zupełnie inaczej, nazywała się Marina Yolanda Martinez. Według Stewarta tak naprawdę też nie do końca spełnia te kryteria, jakie należy wypełnić, żeby kandydować, ponieważ no, jest zarejestrowana wprawdzie w kondominium swojego narzeczonego, ale nie jest na tytule własności. Sama mieszka gdzie indziej, to znaczy jest właścicielką czy mieszkanką zupełnie innej miejscowości, także to jest niezwykle tajemnicza historia. Ja się spodziewam, że też czegoś takiego, tylko że nie do końca, że to będzie akurat Meksykanka, prawda? Czyli chodziło o jakąś marionetkę, że ty, tak. Lewar, w dalszym ciągu będziesz... Wie pani, co mnie w tym wszystkim uderzyło? Jak bardzo Amerykanie, nie tylko w Chicago, ale w ogóle Amerykanie załamują ręce nad tym, że Hosni Mubarak w Egipcie sprawuje dyktatorską władzę od 30 lat i dopiero teraz Egipcjanie się przebudzili i powiedzieli dosyć, jak długo jedna osoba może rządzić, a u nas Chicago jest dokładnie tak samo, tak. Prawda? Ale proszę sobie wyobrazić, że to jest właśnie co mnie dobiło szczególnie w tej kampanii, bo ja właściwie kampaniuję od 4 lat i bardzo dużo z ludźmi rozmawiam, dużo czytam i chodzę na różne spotkania dotyczące polityki i tutaj naszych sąsiedzkich spraw i rzeczywiście ludzie do tej pory praktycznie rzecz biorąc nie widzieli powodu, żeby się temu sprzeciwiać, no bo każdy zarabiał dobre pieniądze. Dlaczego właśnie wybrałam taką osobę ze związków zawodowych? Ponieważ w mojej wardzie mieszka bardzo dużo miejskich pracowników, oni są wszyscy członkami związków. I dlatego to jest takie jakby troszeczkę chwytanie się brzytwy, uważam, ze strony Lewara, bo jemu się wydaje, że związkowcy pójdą i ślepo zagłosują na to, co oni tam... No właśnie, pani Anno, w końcu, dobrze, związek zawodowy popiera. To jest tak, jak powiedzmy gazeta udziela swojego endorsement, swojego poparcia. To nie znaczy, że wszyscy czytelnicy zagłosują tak, jak gazeta chce i to nie znaczy, że każdy członek związku zawodowego, w końcu głosujemy prywatnie, nikt nie zagląda nam przez ramię, na kogo oddajemy głos. Nie ma gwarancji, że ponieważ związek, zarząd związku zawodowego udzielił poparcia tej osobie nikomu nieznanej wcześniej, że przeciętni szeregowi członkowie tego związku na nią zagłosują. Czy też może sytuacja jest taka, że ludzie są zastraszeni i przekonani, że jakoś to wszystko, że ktoś się dowie, jak oni głosowali? Nie, właśnie to ja muszę wszystkim powiedzieć, że proszę się nie przejmować, że ktoś będzie wiedział, jak państwo głosują. Jeżeli chodzimy do głosowania w prawyborach, to znaczy w tych primaries, gdzie trzeba wybrać balot demokratyczny lub republikański, to wtedy, że tak powiem, partie w naszym mieście wiedzą, że ktoś jest bardziej
skłonny na demokratów głosować albo na republikanów, ale nie dlatego, że oni będą wiedzieli, jak my żeśmy zagłosowali, prawda? Jeżeli my, idąc do głosowania i korzystamy z tego papierowego balotu, jeżeli my włożymy go do takiej koperty, którą nam dają i tą kopertę będziemy trzymać cały czas po wypisaniu balotu i włożymy do tego skanera w ten sposób, to nikt nie ma praktycznie możliwości zobaczenia, co my tam mamy. Mało tego, za tym skanerem nie powinien stać żaden sędzia, żaden precinct capital. To, jak tam Państwo widzą, że ktoś tam stoi, to nie jest prawidłowe. I możemy zawsze powiedzieć, excuse me, tak, can I have some privacy? Tak, tam nie może. Ale ja nieraz, że tak powiem, jak ktoś pierwszy raz wchodził głosować, ja byłam sędzią elekcyjnym i ludzie chcieli, żeby zobaczyć, czy oni dobrze to wkładają, to ja nawet, że tak powiem, jak nawet bardzo próbowałam się wysilić i zobaczyć, jak oni zagłosowali, to może z wyjątkiem pierwszego miejsca, to nie byłam w stanie zobaczyć pierwszej pozycji, kto jak zagłosował. Także o to się nie bójmy, że ktoś nam zobaczy, jak myśmy zagłosowali. To jest niemożliwe. Jedyne to, jeżeli my głosujemy na przykład raz na demokratów, raz na republikanów, czyli wyciągamy w prawyborach te baloty, to ktoś może powiedzieć, o, ty jesteś independent. A jeżeli zawsze wyciągasz demokratyczny, no to mogą przypuścić, ok, jak był tylko jeden demokrata na balocie, no to wiadomo, że mogłeś akurat głosować na tego demokraty. Także nie dajmy sobie czegoś takiego wmówić. Tak samo nie dajmy sobie wmówić, że te wybory są już fiksowane i że są, że tak powiem, rozstrzygnięte. Bo ja się pytałam pani Moniki Myślec parę razy, jaka jest możliwość, żeby tam rzeczywiście te komputery zrujnować. No i zawsze jest taka możliwość, bo to są jednak maszyny, z tym, że generalnie rzecz biorąc, jak ja byłam tym sędzią, to widziałam, że każdy ten komputer ma swoją papierową podkładkę, więc jeżeli by tam były jakieś nieprawidłowości, szczególnie w przypadku, kiedy jest mała różnica, prawda, w głosach, to zawsze to można jeszcze raz przeliczyć i zobaczyć, czy nie było jakichś nieprawidłowości. To, że ja w to wierzę, a może, no daj Boże, że nigdy się nie zdarzy tak, że będziemy się okaże się, że był jakiś wielki skandal dotyczący maszyn, które zostały przeprogramowane przed wyborami i nagle 90% pójdzie na jakiegoś kandydata, o którym nikt nigdy nie słyszał, prawda? Pani Anno, ta 45. warta, gdzie ona się znajduje? Znajduje się mniej więcej właśnie w centrum Chicago. Jak mamy rozwidłenie się dwóch highwayów, to tej 90-94 i tam jest nasz Kopernikus, czyli Jefferson Park, to jest 45. Idzie na południe w kierunku Milwaukee, Cicero i Irving Park, a na północ aż Milwaukee i Divan, czyli to jest olbrzymi obszar. Jest tam bardzo dużo domów jednorodzinnych, trochę budynków apartamentowych, jest parę szkół, parę parków. Jest to niesamowity taki hub transportowy, ponieważ mamy dwie kolejki metry, mamy niebieską linię i mamy ten terminal autobusowy przy Jefferson Park. Także jest to bardzo taki rozległy obszarowo teren i mamy tam około 30 tysięcy obywateli mieszkających. A czy orientuje się pani, czy są jakieś dane na temat liczby Polaków, czy Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy są upoważnieni do głosowania? Ja tak zerkałam, ponieważ mówię już od tych 4 lat, ponieważ chodzę po tych różnych okolicach swoich i tak mniej więcej zerknęłam na te polonijne nazwiska, także wydaje mi się, że jest nas około 30% jeszcze, z tym, że to są ludzie, którzy mają polskie nazwiska, a mogą z Polakami nie mieć nic do czynienia. Tak, to jest jedna rzecz. Druga, czasami są to żony Amerykanów, czyli mają zupełnie inne nazwiska, bo ja parę razy zapukałam do drzwi, widzę, że są firanki, nazwisko jakieś tam Martinez, a otwiera mi pani blondynka i mówi, o tu mój mąż właśnie, pan Martinez właśnie też będzie głosował na panią na przykład. Więc wiem, że to ja bym powiedziała, że około 30% zarejestrowanych do głosowania to są Polacy, z tym, że my przez ostatnie, powiedzmy, powiedziałabym, może przed wyborami prezydenckimi tak za bardzo, żeśmy się tymi wyborami nie interesowali. Później mieliśmy, jak ja kandydowałam, to troszeczkę, mam nadzieję, że tam rozruszałam swoją okolicę. Później mieliśmy doktora Forysia, mieliśmy Wandę Majchę, mieliśmy Mary Anselmo, mieliśmy Adama Andrzejewskiego, więc za każdym razem te osoby docierały do jakichś grup polonijnych, których może ja nie znam i może te osoby teraz pójdą też na mnie zagłosować. Także ja uważam, że my żeśmy się generalnie przez ostatnie lata zmobilizowali i uważam, że mamy szansę w tym moim dystrykcie przeważyć na tej lokalnej, małym wyścigu politycznym, przeważyć szale, że ja mogę się dostać albo do drugiej tury. Bo przypomnę, że jeżeli nikt nie dostanie 50%, to wtedy osoba, te dwie osoby, które dostały najwięcej głosów, przejdą dalej. I ja twierdzę, że ponieważ mamy bardzo kompetentnych kandydatów tym razem, i tu się nie zgadzam z panem Rossem Stewartem,
że tutaj, że te pieniądze wydane przez Martinę, że to one nam kupią te głosy. Mi się wydaje, że nasza, moja wada, mój dystrykt, to byli ludzie, którzy zagłosowali na Foresta Claypoola w 50 kilku procentach. Czyli to nie są, a Forest Claypool był independent, teoretycznie, był na czwarty na liście. Ale on był znany i on prowadził bardzo aktywną kampanię, nie tylko pukania do drzwi, ale wysyłał listy, wysyłał ulotki. Nie w naszej wardzie. Nie w mojej wardzie, bo ja akurat mu bardzo pomagałam w tej kampanii i przeszłam ze 3 precincty i jeździłam. Ja w tym czasie zbierałam też podpisy dla siebie, prawda? Więc ja objechałam cały, mniej więcej całą swoją wardę i ja wiedziałam, że nie było ani za dużo znaków, ani za dużo tych mailingów nie poszło do tej poczty z ulotkami, nie poszło do obywateli, bo ja wiem, że u mnie w domu może ze 2 ulotki przyszły. Bo wie pani, ja mówię o tych właśnie wysyłaniu ulotek, o tych mailingach, jak pani to nazwała, dlatego że rozpoznawalność nazwiska jest niezwykle ważna. Wyborcy są czasami trochę leniwi i głosują na nazwisko, które coś im mówi. O, gdzieś to nazwisko słyszałem i na to nazwisko zagłosuję. I jeżeli ta pani zamierza wysłać z tego, co on tutaj pisze, strasznie dużo tych listów, tych apeli, rozrzucać ulotki, będą te tablice stawiane przed domami, to nazwisko automatycznie wysunie się na wiodącą taką pozycję. Ale pamiętajmy, że Jan Garrido, który jest Republikaninem i który ma żonę polską i pojawił się na wielu imprezach, na których ja też byłam, czyli też próbuje na ten polski głos zagłosować, prawda? I on z kolei ma wszystkie billboardy w mojej wardzie, czyli jeżeli byśmy powiedzieli, no to co przeważy, czy te billboardy, czy przeważą te znaki, czy ci ludzie, którzy przyszli, 450 osób, które przyszło na forum, w którym ja brałam udział, gdzie dostałam bardzo dobre, w cudzysłowie, recenzje od wielu osób i dlatego mnie to troszeczkę boli, że na przykład nie miałam takiego nagłośnienia, jakbym uważam, powinna była dostać, no bo naprawdę uważam, że jestem kompetentną kandydatką. Nauczyłam się wiele przez te, nie to, że nie byłam 4 lata, ale 4 lata, że tak powiem, obudziłam się przed samymi wyborami, no bo taka była sytuacja. A teraz do tego mojego doświadczenia poprzedniego nabrałam takiego doświadczenia politycznego i też uważam, że tą kampanię prowadzę tanimi środkami, ale powiedzmy z 20-30 wolontariuszami, którzy mi w różnych miejscach te ulotki roznoszą. My nie zalejemy mojej wardy, ale ja mam nadzieję, że to pomoże. To jest może taki trochę socjalny eksperyment. Zobaczymy, kto ile wyda na głos, prawda? I zobaczymy, czy jest, rzeczywiście potrafimy myśleć, czy jednak zdajemy się tylko wyłącznie na to, jak nam machina zapłaci za te ulotki, tak nam wyśle, to my tak zagłosujemy. No wie pani, wydaje się, że ta machina demokratyczna w Chicago, w ogóle w stanie Illinois, jest nawet niedemokratyczna, bo to, jak nazywa John Kess, jest to kombajn polityczny, który zrzesza i republikanów, i demokratów, którzy mają swoje własne interesy i oni decydują o tym, kto zostanie wystawiony i kto zostanie poparty. No i to nagłośnienie, o którym pani mówi, media odgrywają też ogromną rolę i nie łudźmy się, że media są zupełnie niezależne, że nie mają swoich interesów. One również mają interes w tym, żeby poprzeć takiego, nie innego kandydata. I bardzo często dobry kandydat, pamiętamy wybory prezydenckie, Rand Paul, wielu innych, prawda? Po prostu nie otrzymują, czasami nie są zapraszani do udziału w debatach. Nie są, po prostu nie udziela się im tyle miejsca antenowego czy na łamach prasy. Spójrzmy na wybory na burmistrza miasta Chicago. Rahm Emanuel z chwilą, kiedy ogłosił, że będzie kandydował, został namaszczony przez media już burmistrzem i właściwie w tej chwili wszyscy mówią, nawet nie ma sensu głosować na kogokolwiek, ponieważ Rahm Emanuel już te wybory ma w kieszeni. Więc dlatego ja się mówię, to jest takie, tak jak pani powiedziała, że ktoś to mówi, że walczy z wiatrakami, no ale pomyślmy sobie, że byli tacy ludzie w historii naszego kraju i naszych krajów i Polski, że czasami się zaczyna czegoś, coś walczy z wiatrakami, prawda? Kiedyś czarni nie mogli głosować, kobiety nie mogły głosować. Zaczęło się od małych ruchów i się wreszcie coś zmieniło. Zajęło to czasami lata, ale ja uważam, że jakbyśmy się wszyscy tak stwierdzili, okej, tylko pieniądze się liczą i tylko i trzeba się temu poddać, to byśmy naprawdę, uważam, to ja bym nie miała sensu chowania moich dzieci. Wierzę, że może być lepiej, że trzeba coś próbować robić, no bo i tak się zadecydują. Jeżeli chodzi o media, ja chciałam, żeby wszyscy tutaj nasi, którzy słuchają tego programu, żeby zrozumieli jedną rzecz.
jeżeli Rahm Emanuel ma niesamowite pieniądze, jeżeli on by nie był na tym balocie, nie zostałyby wydrukowane ulotki, nie zostałyby wydrukowane ogłoszenia, nie zostałyby wydrukowane znaki. Wiele ludzi nie miałoby pieniędzy, nie dostałoby pracy, które są związane z kampaniami politycznymi. Dlatego naszym mediom, przecież kampanijni menadżerzy zatrudniają niesamowite ilości ludzi. Pamiętajmy, proszę Państwa, że dla tych osób z Machiny nie pracują wolontariusze. Machina płaci wolontariuszom w cudzysłowie. I dlatego nie dajmy sobie powiedzieć, że oni mieli tyle ludzi, co dla nich pracowało jako wolontariusze. Nie. Dla Rahmowi Emanuelowi zbierali ludzie, którzy mieli za to płacone. Dlatego jest tak ciężko to przełamać, bo powiedzmy, jak ja miałabym interes, żeby komuś pomagać, jeżeli mi ktoś nie zapłaci. Wiem, że nie ma szansy, a jeszcze mam czwórkę dzieci do wyżywienia w domu, prawda? I większość z nas takich jest. Mówiąc o czwórce dzieci, zauważyłam właśnie czytając ten artykuł, że pani jest chyba jedyną oprócz Garrido kandydatką pro-life, mimo że jest pani demokratką, jest pani... Niezależna. Jest pani kandydatem, który opowiada się za życiem i uważam, że dla wyborców polonijnych to też powinno mieć jakieś znaczenie. Czasami powinniśmy się zapoznać jednak nie tylko z programem wyborczym, ale też z opiniami, z wartościami, tak. I dlatego mi się wydaje, że to, co mi powiedzieli moi Amerykanie, którzy większość też tam byli na tym forum i zresztą to nie było moje pierwsze forum. Ja też miałam parę takich wywiadów w KenTV. Zresztą ten wywiad w KenTV na kanale 19 będzie chyba w przyszłym tygodniu leciał. Ja pani wyślę może e-mail, jak dostanę potwierdzenie, czy na pewno to będzie... Ja zamieszczę link na mojej stronie internetowej, tak żeby państwo mogli obejrzeć i wysłuchać Jeden forum z Kopernikusa jest, to akurat są wycięte moje kawałki, ponieważ ta debata trwała dwie godziny, więc to byłoby dla niewielu osób za długie. A z kolei też miałam wywiad, KenTV zdecydowało się zrobić wywiad tylko ze mną. Proszę sobie wyobrazić, że ponieważ ja ich zainspirowałam tym, że jestem matką, która intensywnie cały czas działa na polepszenie bytu w mojej szkole, w okolicy. Ja nie mogę przejechać spokojnie obok niejednej dziury, obok różnych rzeczy, które się dzieją u mnie. I mało tego, że jestem tak jakby inspirująca dla innych matek. I oni mnie wzięli na ten wywiad, nie brawszy żadnego innego kandydata. Także ja uważam, że są jeszcze niezależne jakieś takie komórki medialne. Zresztą uważam, że pani Łuco też jest, możemy nie zgadzać nieraz pod różnymi niektórymi wyzwaniami, ale pani próbuje nam cały czas powiedzieć, myślcie, nie poddawajcie się mediom, nie poddawajcie się temu, co wam próbuje ten szary telewizor cały czas wyrzucić, bo inaczej to jaki sens jest chować dzieci, prawda, żeby myślały. Pani Anno, jeszcze porozmawiamy, ale tylko chciałam Państwu przypomnieć, this is WPNA 1490 AM Oak Park, Chicago. Mówi Pani, że Pani puka do drzwi, że to jest taka jedna z metod, które właściwie Pani pozostały, ponieważ nie mając $500,000 do wydania na listy i na ulotki, musi Pani po prostu bezpośrednio, ale to jest też najlepsza metoda. Jimmy Carter w ten sposób wygrał, chociaż ja nie chcę Pani porównywać z nikogo, ale w ten sposób on zaistniał i zdobył zaufanie wyborców i wygrał. Proszę mi powiedzieć, jak to przebiega. No ostatnim razem też pani pukała do drzwi i otrzymała pani poparcie zaledwie niespełna 2000 wyborców w tej wardzie. Ale ja tak mówię, że wszyscy ludzie, którzy się znają na polityce, tak śledzą to od punktu widzenia takiego menadżerowania kampanii, to powiedzieli mi, że na 3 miesiące chodzenia od drzwi do drzwi bez żadnych ulotek specjalnie, bez profesjonalnych, bez kampanijnego jakiegoś takiego poparcia znikąd i że nie mało wtedy jeszcze ludzi znali, bo ja zawsze się udzielałam, ale ja nie reklamowałam się z tym, prawda, bo tam ci, którzy wiedzieli, że w szkole się udzielam, to wiedzieli. Ci, co wiedzieli, że przychodzę na zebrania i tam biegam oczyszczać rzekę, czy tam sadzę jakieś krzaki naprzeciwko mojej stacji kolejki, to ci, co wiedzieli, to wiedzieli, ale ja nie wiedziałam wtedy, że będę kandydować. Ja się nagle zdecydowałam kandydować z powodu tego, że już nie mogłam znieść serwisu, który nam dawał wtedy Alderman i sama przeżyłam tę działalność mojego Aldermana w różnych takich negatywnych, pod różnymi negatywnymi względami. To, co się w mieście działo, też mnie bardzo denerwowało. Ale teraz na przykład to ja próbuję się sprzedać jak najlepiej. Chodziłam po tych różnych piknikach w czasie lata, tutaj u mnie w sąsiedztwie. Zbieram właśnie teraz pieniądze, żeby wysłać chociaż jeden taki list do moich tutaj wyborców. Też tylko w niektórych okolicach, bo nie mam $13,000, żeby wysłać do wszystkich.
więc chciałabym nazbierać chociaż 5 tysięcy, żeby wysłać to chociaż do tych okolic, gdzie... Wie pani, mi się chce płakać, kiedy tego słucham. Naprawdę chce mi się płakać, że pani potrzebuje 5 tysięcy i musi pani o to walczyć, a tutaj ktoś lekką ręką otrzymuje do pół miliona dolarów. Ale pomyślmy sobie z jedną rzecz, że jeżeli Marina zostanie aldermanem, to ona będzie robiła to, co mi będą kazali. A teraz tak. Mój alderman jest szefem takiego komitetu aviation, czyli to jest komitet, który decyduje, w Radzie Miejskiej, komitet, który decyduje o wszystkich kontraktach na Ohel i na Midway. To są kontrakty betonowe, asfaltowe i wszystkie inne. Jeżeli dostanie się do tej władzy tam kilkanaście osób do Rady Miejskiej, takich jak ja, z odrobiną chociaż reformatorskiego poczucia, to te kontrakty będą musiały być widoczne, do kogo idą, będą musiały być egzekwowane, będziemy musieli sprawdzać, dlaczego co 2 lata te betony pękają i trzeba je znowu naprawiać, żeby znowu komuś dać robotę, czy może jednak dać je ludziom, którzy nigdy tych kontraktów nie mieli, a może by je lepiej zrobili, prawda? To są setki tysięcy robót pracowników unijnych, którzy ciężko pracują, ale większość ich pieniędzy niestety idzie później na te składki związkowe, które później są płacone tym politykom, które te roboty zapewniają. Także jak my sobie uświadomimy, jak tutaj jest to skorumpowane... No właśnie to pół miliona, o którym, bo to jest 250 tysięcy do pół miliona, on mówi, to właśnie pochodzi ze składek, tak, które państwo, jeżeli państwo należą do związków zawodowych, płacą. I na przykład nauczyciele płacą między 800 a 1000 dolarów rocznie na składki dla swoich nauczycieli. Teraz zobaczcie, jak te związki zawodowe nauczycieli podkopały swoim własnym członkom dołki. Przecież jest sytuacja w szkolnictwie w Chicago jest tragiczna pod wieloma względami, nie tylko finansowym, ale nie mamy efektów. Mamy po połowę uczniów zostawionych tyle za edukacją w kraju i za edukacją światową, prawda? Bo podobno spadamy na łeb na szyję, jeżeli chodzi o to. I teraz tak, ci nauczyciele, dobrzy nieraz, którzy chcieliby robić dobrą robotę, są tak politycznie i związkowo, ja że tak powiem, prześladowani. I ci politycy, którzy dostali od związków zawodowych nauczycieli pieniądze na kampanię, ci te związki później, ci sami politycy nie pozwolili, żeby dokładać do tych emerytur wtedy, kiedy miasto miało dołożyć do emerytur. Miasto tego nie dokładało, pożyczało tak jakby od funduszów emerytalnych dla nauczycieli. I teraz nagle te fundusze są z wielkimi dziurami i nie ma kto tego zapłacić nauczycielom. Tak, no, wie pani, zawsze jest podatnik, który... O to chodzi, dlatego takie osoby jak ja, jakbym się dostała powiedzmy i jeszcze 10 takich osób innych, to może tam jakieś to światło w tunelu w tej Radzie Miejskiej się pojawi. A jeżeli znowu będą ci sami, to powiedzmy sobie, z czego my to zapłacimy? Z czego? Połowę ludzi na przykład u mnie w dystrykcie, jak ja chodzę, to słyszę, że albo mąż jest na pół etatu, albo żona straciła pracę, albo mają wszystko poobcinane. Ludzie mają ciężką sytuację i dlatego może im trudniej jest dać te pieniądze na kampanię polityczną, ale ja mówię, ja proszę moich, żeby mi dali, i są moi Amerykanie mi dali bardzo dużo, ci, którzy mnie teraz popierają i tam przychodzili na te moje wiece poparcia politycznego i jak ja już mówiłam, że kandyduję i petycje zbierałam, to dostawałam mi 20, 30, 100 i 150 dolarów, ale ja proszę swoich tylko, mówię, dajcie mi po 5 dolarów, po 10, to nie są duże pieniądze, a jak ja od 100 osób nazbieram po 5 dolarów, to tu jest 500, a mówię, ja nie potrzebuję wysłać mailingu, czyli tej poczty za 13 tysięcy, ja potrzebuję wysłać za 5-7 tysięcy dolarów. I to wszystko. I wyślę tylko jedną dobrą pocztówkę i mam nadzieję, że przypomnę niektórym ludziom, że ja jednak kandyduję i żeby jednak poszli do głosowania. Wie pani, co dla mnie jest zdumiewające w tym wszystkim, w tej pani Bardzi 45, to że Pat LeVar był wybierany wielokrotnie, ponieważ przez 24 lata pełnił funkcję aldermana, a jednocześnie sytuacja w tej Bardzi jest tragiczna, tak jak znowu powracam do artykułu Radza Stewarta, ponieważ on jest politycznie bardzo dobrze zorientowany. On pisze, że sytuacja tam jest wręcz dramatyczna. 40% biznesów jest zamkniętych. Najważniejsze biznesy, pracodawcy takie jak Gateway, Chevrolet, Gladstone wyprowadziły się stamtąd. W tej chwili właściwie można powiedzieć, co drugie miejsce, placówka biznesowa jest zamknięta.
I dlatego podejrzewam, że wszyscy my, którzy się tam dostaniemy do tego, na to stanowisko, to rzeczywiście będziemy w stanie to zmienić. Tylko na ile, bo mówię, wydaje mi się, że osoba, która jest popierana przez związki zawodowe, to później znowu pojawi się biznes przy Milwaukee Avenue, przy ulicy Milwaukee, tam gdzie właśnie ten dealer miał swoje miejsce. Będą chcieli coś budować i będą musieli używać kontraktorów związków zawodowych. Kontraktor związków zawodowych zarabia $300 dziennie. Wielu z moich polonijnych kontraktorów, którzy byli moimi klientami, oni nawet nie mogli sobie nic wybudować takiego komercyjnego bez znaka takiej nieruchomości użytkowej, przypuśćmy, przy tej dystrykcji, gdzie są biznesy, żeby nie byli nagabywani i prześladowani za to, jeżeli nie użyli kontraktorów związków zawodowych i musieli się naprawdę postawić, żeby tego nie zrobić. Nawet kościół jezuitów był budowany rękami związkowymi pod niektórymi względami, w niektórych częściach. I to doprowadziło też do zwiększenia kosztów tej budowy. I tam, gdzie się postawili, no to później mieli inspektorów wysyłanych. Przecież ja te historie, które słyszę, to mówię, ja się nie dziwię, że tutaj nikt nie chciał otwierać biznesów. Powiedzmy, że w tej chwili tak bardzo pani zmobilizowała wyborców, że każdy obywatel, każdy Polak, Amerykanin polskiego pochodzenia, który nas słucha i jest zarejestrowanym, albo jeszcze się może zarejestrować do 15 lutego, postanowi na panią zagłosować i stanie się cud. Pani wygra, dostaje się pani do Rady Miejskiej. No i co może pani zrobić wobec tej machiny, która jednak w tej Radzie jest głęboko zakorzeniona? Tak, nie wiem, czy zauważyła pani może ten poprzedni artykuł Rosa Stewarta, gdzie on napisał, że jeżeli ci tacy świeżi aldermani dostaną się do tej Rady Miejskiej, to będą tak jak chrześcijanie w Koloseum. Pożerani po prostu. Tak, tak. I ja się z tym bardzo zgodziłam i dlatego wydaje mi się, że jest to istotne, żeby szczególnie w tych dystrykcjach, gdzie ludzie myślą, żeby wybrali osoby, które się już postawiły. Tak jak ja się przecież od lat stawiam tej machinie tutaj. Wiele osób nie wie, ile ja tu walczyłam, jak sama prowadziłam swoje własne remonty. Mało tego, ja angażowałam się w kampanię każdego reformatorskiego kandydata, jak na przykład Forrest Claypool. I niektórzy się śmieją, że przyczyną, dla jakiej moje podatki poszły z $6,500 rocznie na 7,800 w tym roku, to była kara Berriosa, który został niestety wybrany, za to, że ja się z wielkimi znakami tutaj pojawiałam dla Forresta Claypoola i wszystkich tych, którzy przeciwko machinie lecieli. Więc dlatego ja wiem, że mi nie będzie łatwo i dlatego to jest też takie istotne, żebyśmy w całym Chicago, gdzie mieszkamy, żebyśmy jednak opierali tych nowych, nieskorumpowanych kandydatów, którzy nie są związani z tą machiną naszą chicagowską, dlatego że pamiętajmy, że oni tylko dlatego przechodzili z roku na rok, bo była dosyć dobra sytuacja ekonomiczna i ludzie nie odczuwali, jak źle było, a poza tym my w Chicago mamy mnóstwo ludzi, którzy pracują dla miasta, więc ci, którzy pracują dla miasta, boją się jakiejkolwiek zmiany, bo boją się, że stracą pracę. Tylko ja teraz tym wszystkim ludziom mówię tak, pamiętajcie, że wy może teraz nie stracicie, ale jeżeli sytuacja finansowa miasta będzie taka, jaka będzie, to jak się temu nie postawicie, to stracicie tą pracę za 2 lata albo za 5, albo tą emeryturę stracicie, jak miasto, nie daj Boże, zbankrutuje, kiedy będziecie w o wiele gorszej sytuacji, niż gdybyście się postawili kilka albo kilkanaście lat temu. No i musimy pamiętać, że zmiany często zachodzą dzięki małym, pojedynczym kroczkom. To nie jest tak, że nagle budzimy się jednego dnia i wszystko jest inne. Trzeba te zmiany budować, prawda? Tak. I dlatego ja mówię, że no media są tutaj w bardzo dziwnej sytuacji, bo media nawet nie mogą poprzeć jakichś progresywnych czy jakichś reformatorskich kandydatów, bo się boją, bo tylko ci bogaci kandydaci wydają na reklamy. Mało tego, jak mój Patryk Lewar jest na stanowisku 24 lata, to jego żona pracowała dla Rama Emanuela, teraz pracuje dla pana Gwigli, synowie pracują w Park District i rodziny dziennikarzy w Chicago Tribune i w Chicago Sun-Timesie często mają powiązania z tymi pracami miejskimi, bo a to córka się tam gdzieś dostała, a to szwagier, a to kuzyn, a to syn drukuje ulotki, a to firma marketingowa coś robi. To jest ta machina chicagowska, to jest taka niesamowicie duża, taka silna sieć powiązań personalnych, rodzinnych
i pracowniczych, takich profesjonalnych. I to dotyczy również niestety naszego środowiska polonijnego. No niestety moja córka gdzieś tam pracuje, mój syn gdzieś tam pracuje, nie będę się narażać i należy popierać takiego kandydata, bo dzięki jego zwycięstwu moje dziecko może mieć zatrudnienie. I nie myślimy o tych wartościach wyższych, o interesie nas wszystkich, ale bardzo partykularnych interesach, takich mój prywatny interes jest ważniejszy od wszystkiego. I dlatego to się podoba moim Amerykanom, kiedy ja często mówię, właśnie jak mam takie jakieś publiczne wystąpienia, bo już ich parę miałam, ja mówię, pamiętajcie, że ja przyjechałam z kraju, gdzie nie mieliśmy na półkach jedzenia, gdzie nie mieliśmy papieru toaletowego, gdzie było zimno w mieszkaniu, bo to były te czasy, kiedy było powiedzmy tutaj 60 stopni w zimie, bo nie było węgla, prawda, żeby dopalić w tych budynkach. My przeszliśmy stan wojenny. Ja uważam, że ja jestem w stanie ludzi przekonać, że to jeszcze nie jest najgorsze, ale nie doprowadźmy do tego, żeby nagle tutaj się zrobiło bardzo źle i wtedy będziemy się podnosić i buntować. Jeżeli będzie bardzo źle, czy lepiej jednak teraz spojrzeć na to, co się dzieje i zaprotestować? Wie pani, ostatnio rozmawiałam na temat wyborów na burmistrza i o tej decyzji Sądu Najwyższego stanu Illinois. No powiedziałam, że jest trochę kuriozalna. No, w każdym bądź razie nie ma pełnej, stuprocentowej zgody wśród sędziów, ponieważ sąd apelacyjny orzekł, że nie spełnia tego podstawowego wymogu. Sąd Najwyższy uznał, że jednak spełnia. No i otrzymałam kilka takich bardzo niesympatycznych e-maili, że atakuje Rama Emanuela. Nie, jego nie atakuje. Uważam, że on jest bardzo sprawnym, wytrawnym politykiem, ale otrzymałam też taki e-mail od słuchacza, który powiedział, że nie ma nawet o czym mówić. Emanuel wygra, więc trzeba się teraz, ja parafrazuję, to nie są słowa tego pana, ale trzeba się po prostu przymilać i liczyć na to, że jeżeli będziemy go otwarcie i publicznie popierać, no to będzie dla nas łaskawy. A mnie się wydaje, że my stawiamy jakoś kota ogonem, bo trzeba, owszem, jeżeli poprzemy pana Emanuela, czego ja nie wykluczam, to trzeba najpierw od niego uzyskać jakieś gwarancje, jakieś zapewnienia, że coś dla nas zrobi, a nie liczyć na to, że ponieważ już ma zagwarantowane to zwycięstwo, to może coś tam kogoś zatrudni, może kogoś poklepie po plecach i powie dobry Polak. To się nie stawi, to się nie zdaje. Ja mówię, ja akurat tutaj mnie nikt nie może cokolwiek posądzać, ponieważ ja pani chyba dostała tego e-maila, ja w sierpniu zbierałam dla siebie podpisy, zbieram podpisy dla mojej takiej aktywistki z Nadjeziora, Rachel Goodstein, która leciała na tego burmistrza, jak jeszcze Daley nie zrezygnował. I była jedyną kobietą, która była znana za to, że była prezydentem organizacji przyjaciół lotniska Mixfield, czyli tego małego lotniska, które było tam przy jeziorze, które Daley w środku nocy zaorał i zamknął. Wbrew nielegalnie, bo to był akt nielegalny pod przykryciem bezpieczeństwa antyterrorystycznego. To się okazało, że też nie ubezpieczyło nam jednak miasta, bo mamy teraz gorszą strefę bezpieczeństwa powietrznego niż mieliśmy, jak mieliśmy to lotnisko. Ale do czego zmierzam? Także ja mówię, ja zbierałam dla ludzi, którzy byli reformatorami wcześniej. I dla mnie największą tragedią jest to, że nagle jak pan Daley zrezygnował, to nagle wszyscy rzucili się na to stanowisko. I w momencie, jak pan Emanuel postanowił, że teraz albo nigdy i zjechał tutaj do Chicago, to najlepsi kandydaci się odsunęli. Mało tego, pan Emanuel zaprzeczył, postawił ze znakiem zapytania prawo elekcyjne Chicago. Bo prawo elekcyjne Chicago mówi wyraźnie, że kandydat ma tutaj rezydować, czyli mieszkać przez rok. Jeżeli ja bym była taką osobą, ja to wszystkim powtarzam, powiedziałam to w Kopernikusie i się na głównej scenie przed 450 osobami i przed dziennikarzem z Chicago Leader, kiedy jeszcze nie była decyzja przez Sąd Najwyższy wydana, bo to było w środę, a decyzja padła chyba w piątek, więc ja powiedziałam, że jeżeli ja, Anna Klocek, pojechałabym wysłana tutaj przez rząd, żeby zostać ambasadorem w Warszawie, czyli pracowałabym dla rządu amerykańskiego jako ambasador w Polsce. I nagle mój mąż mi zadzwonił i by powiedział, wracaj tu szybko, bo lewar zrezygnował. I ja bym zaczęła zbierać podpisy, to żaden
prawnik nie utrzymałby mnie tutaj na tym balocie. Nie tylko dlatego, że nie miałabym pieniędzy, żeby stawić czoła jednemu sędziemu, drugiemu sędziemu i sędziom najwyższym, to jeszcze przede wszystkim oni by od razu stwierdzili, że miałam tutaj rezydować i mnie nie było i to nie jest ważne. I ja bym tutaj straciła kupę czasu i pieniędzy, żeby się bronić i tak bym nie została. Mój Sąd Najwyższy dla Anny Klocek i dla każdego malutkiego kandydata, który teraz w każdej wardzie tego miasta wychodzi w mrozy, żeby pokazać, że możemy, że chcemy, że ta reforma jest tutaj konieczna, to żaden z tych ludzi by się nie utrzymał. Ja bym opowiedziała tutaj różnego rodzaju sytuacje, które wydarzyły się w mojej wardzie, gdzie ci kandydaci, którzy razem ze mną teraz kandydują, przez machinę lewarową byli postawieni pod znak zapytania i ich petycje zostały zakwestionowane. I ci ludzie musieli wydać pieniądze na prawników, żeby się obronić i musieli stracić sporo czasu, żeby poświęcić na tą obronę, prawda? A Rahm Emanuel po prostu zjechał, pozbierał pieniądze z Kalifornii, z Waszyngtonu, gdzie tylko mógł tutaj oczywiście... No sprowadził Billa Clintona i oczywiście tak, to jest... I człowiek, który nie uszanował naszego prawa chicagowskiego elekcyjnego, czy on uszanuje jakiekolwiek inne prawa? To jest doskonały stratek. To jest, ja prześlę może pani też artykuł właśnie na temat kandydatury Miguela de Valle, gdzie właśnie jest powiedziane, dlaczego my mówimy, że my potrzebujemy silnego burmistrza? Przecież my mieliśmy silnego burmistrza przez prawie 80 lat tutaj, jakby tak popatrzeć na sprawie miasta, prawda? Z małymi wyjątkami. I czy to nam doprowadziło miasto do lepszego życia? No ja wiem, że mamy piękne parki przy jeziorze. I ładne latarnie w Śródmieściu, tak? I latarnie, i wielkie klomby. Ale zobaczmy, jak wyglądają nasze szkoły, zobaczmy, jak wyglądają nasze ulice, zobaczmy, co tu się dzieje, jak morale podupadło, gdzie mamy młodzież, która nie ma co robić w lokalnych parkach, a turyści przyjeżdżają i podziwiają nasze parki od Roosevelt Avenue do Oak Park Beach, prawda? Tam jest wszystko pięknie, Navy Pier i tak dalej, gdzie przeciętny czarne dziecko z południa nie pojedzie tam na Navy Pier, chyba że go autobus zawiezie, bo parking kosztuje tam $30 i żadna samotna matka wychowująca to dziecko, czy moja samotna Polka matka wychowująca tutaj w Jefferson Park nie będzie w stanie pojechać do tego muzeum, czy do tego parku, czy na te koncerty. Po prostu ja uważam, że żeśmy rozwijając centrum miasta, żeśmy zaniedbali drugą połowę. I jeżeli my tego nie widzimy, no to ja już nie wiem, gdzie my mamy... Wie pani, rozwijając centrum miasta, jeszcze wypełniając kieszenie znajomym odpowiednich polityków, tak, prawda? Bo to wszystko ręka rękę myje i media też miały w tym swój ogromny udział. Polityka chicagowska i stanu Illinois jest naprawdę na wskroś skorumpowana. Wszyscy o tym mówią. Jest to przecież przedmiotem dowcipów ogólnokrajowych. Wszyscy się śmieją z tego, co się dzieje w naszym stanie i w naszym mieście. I jednocześnie nie ma jakiejś mobilizacji wyborców, takiej prawdziwej mobilizacji. Z jednej strony podziwiamy obywateli Egiptu i podziwiamy obywateli Tunezji. Tak. Nie chodzi o to, żebyśmy wychodzili na ulicę i żebyśmy wybijali, zresztą oni bardzo pokojowo tam demonstrują, ale o to, żebyśmy zagłosowali, żebyśmy się, wie pani, podnieśli, żebyśmy postanowili pójść i powiedzieć, a spróbujmy tym razem, zobaczmy, czy się da. Nie powtarzajmy wszystkich cały czas. Ona nie ma szansy. Uh-huh. A nie, powiem tak, okej, zrobimy co możemy. Nie bądźmy pod tym względem negatywni, bo proszę sobie wyobrazić, że machina właśnie przez to, że wszystkim powtarza, a ona nie ma szansy, a ona nie ma szansy, ona nie ma szansy, to ziarenko niepewności zasiewa i później ci ludzie idą do tego punktu wyborczego. Po co głosować na kogoś, kto nie ma szansy, prawda? Tak, właśnie. I po co stracić swój głos? Czyli ja mówię, że to jest największa tragedia, bo ja uważam, że na przykład jak ja głosowałam tam te kilka lat temu na zielonego kandydata, prawda, na gubernatora Richarda Wiki i później pan Blagojewicz został usunięty z tego stanowiska, to ja dostałam taki sticker od zielonych właśnie, że ja nie straciłam swojego głosu, bo może gdybyśmy czasami pomyśleli, na kogo głosujemy, to może byśmy tych skorumpowanych polityków, których z kolei raz nie wybierali, dlatego że nam przyniosą
szynkę na bingo do kościoła, że nam indyka za darmo przyniosą, że przyjdą i nam rzucą hot dogi, tak jak u mnie co roku Alderman przyjeżdżał i dla dzieci na paradę czwartomajową przywoził hot dogi, a do mojej szkoły na święta wysłał dzieciom czekoladki, prawda? Bo to rok wyborczy się zbliżał. Także ja mówię, że nie pozwalajmy się przekupić. Nie wierzmy czasami, że media mają monopol na wiedzę. Media będą zawsze popierały, przykro mi bardzo, niestety te duże media będą popierały ludzi z pieniędzmi, bo nam już mówiły, że ci ludzie tylko mają szansę. I my jako głosujący, myślący powinniśmy się postawić i spróbować. Jeżeli nie wyjdzie, no to nie wyjdzie, trudno, ale ja przynajmniej zawsze mogę powiedzieć, ja zrobiłam wszystko, żeby polepszyć nasz los tutaj i przyszłość moich dzieci i cudzych dzieci, bo to, że ja biegam na te zebrania w szkole i się buntuję przeciwko 90-letniej dyrektorce, której też nikt nie może zwalić od 8 lat z mojej szkoły, no to uważam, że to już to gdzieś to trzeba zacząć walczyć, no bo jak nie, to kiedyś coś się stanie w tej szkole i wszyscy będą mówią, to czemu żeśmy jej nie zwolnili, prawda? Czym zajmuje się Alderman? Alderman jest odpowiedzialny za serwisy, które dotyczą obywateli w naszym dystrykcie, czyli teoretycznie rzecz biorąc jest szefem Street and Sanitation, czyli odpowiedzialny jest za wywóz śmieci z dystryktu. Jest odpowiedzialny za te drogi, które mają w dystrykcie. Powinien się interesować szkołami, czyli jakie te szkoły są, jak co tam się w nich dzieje. Jest odpowiedzialny za to, żeby skierować swoich obywateli do odpowiednich departamentów, jeżeli czegoś potrzebują. Czyli jeżeli mamy na przykład seniorów i oni potrzebują się nauczyć, jak obsługiwać komputer, to oni zadzwonią do Adermana, a Alderman im powie, o w tym parku organizują kurs dla senior citizens. A jak potrzebujecie szczepionkę, to powinniście pójść tam dla was dają. A dla matek samotnych jest taka agencja. Dla bezdomnych, którzy śpią pod mostem tam przy Kopernikusie, proszę oddelegować te osoby tam. Czyli to są, Alderman to jest taki gospodarz, taki... To jest taki środowy jarmark radiowy. Że tak powiem, ma pani rację. I dlatego ja bym chciała, żeby w mojej dystrykcie wróciły takie właśnie spotkania z Aldermanami zawsze w czwartki, czy w środy, czy w poniedziałki, żeby ludzie mogli przyjść, zadzwonić, żeby była jakaś osoba, która po polsku mówi, była zatrudniona, bo do tej pory nie było. I żeby ty tam po hiszpańsku, jeżeli się te 30... Naturalnie, tak. Także to jest taki gospodarz, prawda, który się zajmuje... Całą dzielnicą. Całą dzielnicą, ale jednocześnie w Chicago on ma niesamowitą siłę decydowania o przyszłości miasta. Jest sprzedaż parkingów i akceptowanie budżetu. To są jedne z najważniejszych głosów, jaki Alderman oddaje na wokandzie Rady Miejskiej. I dlatego ja byłam strasznie nieszczęśliwa, że aż 45 Aldermanów, połowę z nich nie przeczytawszy kontraktów, oddało parkingi w ręce prywatnej firmy i teraz będziemy przez 75 lat patrzyli, jak ktoś inny zbiera te złote jaja od tej kawki, co my ją mogliśmy mieć. I parkingi idą, ceny parkingów idą w zastraszającym tempie, więc nie wiem wkrótce, czy ci ludzie, ci turyści, co tyle przyjeżdżali, to będą przyjeżdżać, bo również i opłaty za autobusy idą do góry i za taksówki i za wszystkie inne rzeczy. Oprócz tego Alderman decyduje, powinien się interesować tym, kto będzie wybieralny do zarządu szkół, czyli tej Board of Education. No i ma różnego rodzaju, jeżeli jest w różnych komitetach, tak jak na przykład nasz Alderman był w komitecie tym, w komitecie aviation, czyli awiacji, czyli lotnictwa, decyduje o rozwoju lotniska, kto będzie tam to lotnisko rozwijał. Prowadzi też rozmowy ze związkami zawodowymi. Także jest to bardzo, bardzo wpływowa funkcja. Bardzo często dzwonią podczas różnych audycji, nie tylko w środę, słuchacze, którzy mają problem właśnie czy to z mieszkaniem, czy z wodą w piwnicy, czy z kanalizacją, czy różnego rodzaju problemy, którymi powinien zajmować się radny miejski Alderman. I zauważyłam, że często nawet nie wiedzą słuchacze, i to nie tylko Polacy, ale kiedy rozmawia się z Amerykanami, nie mają pojęcia, kto jest ich Aldermanem, gdzie znajduje się jego biuro. Po prostu głosują, nie wiedząc, gdzie ten człowiek urzęduje i jakie usługi on może wykonać dla nich. I dlatego właśnie uważam, że za każdym razem, jak mamy jakichś swoich polonijnych kandydatów, to ich uświadamiamy coraz bardziej. I pani pamięta, pani Łucze, że ja nieraz dzwoniłam i mówiłam, coś wam się nie podoba,
dzwońcie, jedźcie do tych waszych polityków. To wy im płacicie za to, żeby wam serwowali, a nie, że my ich traktujemy jak króli. Jak zarówno swoich burmistrzów, aldermanów, czy tych stanowych reprezentantów, czy tych polityków. Przecież to jest jak pójście do takiego człowieka. To jest jak na pójście na audiencję. No to jest chore. To się w ogóle zmieniły. Ta demokracja nabrała jakiegoś chorego oblicza. I dlatego proszę pamiętać, że im więcej my się interesujemy, możemy powiedzieć swoim znajomym w kościele, w polskiej szkole, na tych różnych balach, które teraz są. Rozpowiadajmy o tym, że jest taka Polka, że leci na aldermana, na radnego. Ludzie sobie zakodują, o radny. A kto jest moim radnym? A może się... I dlatego ja uważam, że mimo, że przegrałam te 4 lata temu, to uświadomiłam nam trochę o tych funkcjach naszych polityków, jakie to oni mają i co my powinniśmy robić, żeby raz się pokazać, że my jesteśmy zainteresowani, to będą się z nami liczyć i dwa, że będą nas przyjmować chętnie u siebie w tych biurach. A dwa, że mam nadzieję, że kiedyś jak kogoś wybierzemy, czy tu na północy, czy na południu, tamtą naszą Anię Góral, która ma też bardzo dobrą kampanię. I pan, proszę pamiętać, że pan Zalewski to nie jest Polak, w żadnym wypadku nie ma nic do czynienia z Polakami, ani z Polonią. To też Anna Góral robi dobrą robotę na południu, bo tam też się okazuje, że ludzie nawet nie wiedzieli, że do Aldermana mogą pójść i powiedzieć, tutaj nam ciągle zalewa. No może ta studzienka coś jest zepsuta. Może trzeba byłoby tu wysłać jakiegoś inspektora miejskiego, żeby zobaczył, dlaczego na naszej ulicy zawsze zalewa, a na innej nie tylko zalewa. Po to wysłać inspektora, żeby wlepił karę, ale żeby czasami udzielił jakiejś pomocy, prawda? Więc o to chodzi. Ja też bardzo dziękuję, że pani Łucjo, też pani nieraz wspomina właśnie o tym, a proszę się zgłosić do swojego kongresmena, proszę zadzwonić. Polityka dotyczy każdego punktu naszego życia. I jeżeli my nie musimy się zacietrzewiać, nie musimy sobie na siebie przeklinać, że mamy różne poglądy polityczne, bo wiadomo, że jesteśmy, mamy różne, że tak powiem, jesteśmy po różnych stronach tego spektrum. Jedni są republikanami, zatwardziłymi z demokratami, ale my generalnie wszyscy chcielibyśmy, żeby nasze życie było lepsze. I mamy tylko może różne sposoby na to. Ale na pewno uważam, że jak byśmy wybierali sobie bardziej uczciwych, prosto mówiących polityków, którzy nie owijają w bawełnę i którzy przejrzyście pokazują, gdzie nasze pieniądze są wydawane, ile ich dostaniemy, to byłoby nam lepiej, ale bez egzekwowania tego od swoich polityków, to my daleko nie dojedziemy. Pani Anno, mamy niewiele czasu, także jeżeli ktoś mieszka w Portage Park, Jefferson Park, Gladstone Park, Forest Glen i jest zadowolony z tego, co przez 24 lata zrobił Pat LeVar i z tego, jak wyglądają ich dzielnice i z tego, jak pozamykane zostały biznesy i jak stracone zostały miejsca pracy, no to proszę bardzo, proszę głosować na kandydatkę, która będzie marionetką LeVara. Albo na innych kandydatów, ale jeżeli chcemy spróbować zmiany, po prostu spróbować. Tak, to nic nas nie kosztuje. To nas kosztuje pójście do zagłosowania, zadzwonienie do tego znajomego, przypomnienie, pójście głosować, zarejestrujcie się jeszcze i zagłosujcie tam, jak ktoś może dojechać. Bo to nie tylko wybory prezydenckie są ważne, ale właśnie zaczynamy od podstaw. Podstawowe nasze, zaczynamy od... I kto jeszcze chciałby mi pomóc, czy wziąć znak? Czy właśnie wziąć chciałam zapytać o kontakt z panią, jak złożyć dotację, jak można pani pomóc, jak się zaangażować. To można albo przyjść do biura 6020 North Higgins, 20 North Higgins, w pobliżu ulic Higgins i Austin. Tam jest moje biuro otwarte tylko w soboty i w niedzielę, bo tylko wtedy wolontariusze mają czas od 11 do 5 po południu. Można przyjść, wziąć znak, można złożyć małą dotację, można albo dużo. Środki. Albo dużą dotację. No, ja już nie oczekuję dużych, chociaż mówię, ja miałam parę takich większych tam, dostałam na przykład od Stowarzyszenia Związku Gołębiarzy, dostałam, bo naszych paru Polaków też jej weszło. Cudownie. Na wspania byłam taka ucieszona, dostałam $1000, więc mówię, aż nie mogłam w to uwierzyć. Mój Chicago Association of Realtors dali mi 2500, bo wiedzą, jak się udzielam do Springfield, z nimi jeżdżę, walczę o te nasze te różne sprawy takich tutaj właścicieli domów, czy właścicieli budynków apartamentowych. Także docenili mnie tym razem, dali mi pieniądze, już jak się zrobiłam taka trochę wyrobiona, no to już wiedzą, że można warto we mnie zainwestować, ale ja nie widzę tej inwestycji ze strony Polonii, bo ja bym, wszyscy się chwalili w Kopernikusie, na tym forum, jak to ile nazbierali od małych ludzi, a ja właściwie nazbierałam od wiernych przyjaciół i od wielu ludzi, ale mówię, po 100 osób, po $5 to już setka do setki się nazbiera, prawda?
Koniecznie, koniecznie, proszę Państwa, proszę zastanowić się nad tym, czy naprawdę chcemy zaistnieć. Ja wiem, że ja się powtarzam i powtarzam i powtarzam, ale może kiedyś te moje apele i moje prośby i Pani prośby i wielu innych osób, no nie wiem, zaowocują czymś konkretnym. Pani Łucja, bo przepraszam, że przerwę, ale zaowocowała, bo ja na przykład wiem, że Pani słuchacze dzwonili do mnie i wzięli moje znaki. Mam parę dobrych pozycji na znaki dzięki Pani słuchaczom, którzy też obdzwonili swoich znajomych, powiedzieli, że mi mają dla mnie 50 głosów, bo już do wszystkich zawsze. I ja wierzę tym ludziom, oni mam panie, które przynoszą mi czasami ciasto czy zupę dla moich dzieci, bo ja zaraz miałam czasu gotować, prawda? Mm-hmm. Więc też parę razy moja mama przyjeżdża, a tutaj jakieś garki są zostawione z zupami. Także po prostu to takie gesty to mnie po prostu rozkładają i mówię dla tych ludzi, dla tej garstki ludzi, którzy pomagają mi od 4 lat i dzwonią do mnie, jak się pani czuje, wysyłają kartki na święta. Oni mnie utrzymali w tym, że trzeba jeszcze spróbować ostatni raz. Proszę pamiętać, my już tutaj nie imigrujemy, my tu już nie przyjeżdżamy. Ci, którzy to zostali, którzy się nie wybierają do Polski na stałe w najbliższych latach, to my tu musimy sobie sami nawzajem pomóc bez względu, jakie mamy poglądy. I pokażmy, że my że nie pozwólmy się rozbijać. Pokażmy, że czasami potrafimy na swoją kandydatkę, która jest, uważam, zupełnie dobra, no bo naprawdę ja nie umiem się może tak dobrze sprzedać jak inni, ale jestem tak kompetentna i nawet pan Ross Stewart mówi, że wszyscy kandydaci są kompetentni. Sometimes, mimo że mnie nie poparł tym endorsementem, ale jednak powiedział, że wszyscy kandydaci are available to do the job, czyli są capable, czyli są skłonni do zrobienia dobrej roboty na tym stanowisku. Czyli mi się wydaje, że dzięki Bogu, że jestem w towarzystwie dobrych kandydatów i też nie powstydzicie się, nie mam nadzieję. No ja jestem przekonana, musimy pamiętać, że Alderman nie zajmuje się polityką zagraniczną, tutaj nie chodzi o tego rodzaju podziały, o tego rodzaju poglądy, jakie mamy w kwestiach takich globalnych. Tutaj chodzi o to, żeby w naszej dzielnicy żyło się dobrze i nie wszyscy mogą na Panią głosować, tylko osoby, które mieszkają w tym dystrykcie wyborczym 45. Wardzie, ale jest tam spora Polonia, prawda? Tak, ale głosujmy wszędzie indziej, żeby wiedzieli, że się z nami muszą liczyć, bo my zaczęliśmy chodzić do głosowania, że się zmieniły te czasy, że nie chodzimy. No kiedyś chodziliśmy, potem to jakoś, no nie wiem, coś się stało, że były przestaliśmy. Tak. Były dobre czasy i nam tak nie zależało, ale no my przecież wiemy, jak przetrwać ciężkie czasy i pokażmy, że my się zainteresujemy tym. Ja, Pani Anno, muszę przerwać, ponieważ muszę jeszcze zrobić wiadomości, ale jeszcze raz podajemy adres. 6020 North Higgins, czy West Higgins? North tak. Higgins. I mój telefon komórkowy 773-775-0775. Proszę zostawić wiadomość, telefon dwa razy, bo ja nieraz nie oddzwaniam, bo nie zrozumiałam telefonu. 775-0775. I bardzo, bardzo serdecznie apeluję do Państwa, żebyśmy poparli polonijną kandydatkę. Jeżeli osoba urodzona w Meksyku może uzyskać poparcie i to machiny politycznej, dlaczego my nie możemy poprzeć osoby, która urodziła się w Polsce? Funkcjonuje tutaj od wielu lat, działa, prowadzi biznes, jest zaangażowana w rozmaitych organizacjach i jednocześnie w szkołach publicznych, co jest niezwykle ważne, bo od tego wszystkiego wszystko się zaczyna. To jest ta podstawowa taka komórka polityczna, prawda? Czyli warda miejska i od tego możemy zacząć budować naszą siłę polityczną. Także ja Pani życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. No nie wiem, raz trochę mnie zniechęcił, ale nie pozwolę się zniechęcać na długo. Ja też. Chwilowe tylko i mam nadzieję, że to wszystko zależy od Państwa. To wszystko zależy od tego, czy uznają Państwo, że warto pójść tego dnia do wyborów i zagłosować na Annę Klocek i zobaczyć, czy się sprawdzi. Jak się nie sprawdzi, no to wybierze się kogoś innego. O to chodzi. Pani Anno, dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia. Dobranoc, Pani Aniu. Pani Anna Klocek, 6020 North Higgins. Biuro otwarte jest tylko niestety w soboty i niedzielę od 11 przed południem do 5 po południu, ponieważ Pani Anna, w przeciwieństwie do tych, którzy mają poparcie machiny politycznej i są opłacani z różnych bardzo hojnych źródeł, musi polegać na wolontariuszach. Może ktoś z Państwa chciałby pracować w biurze, pomagać, roznosić ulotki, w jakikolwiek sposób zaangażować się w kampanię wyborczą. Ja przyznam, ja nie mam w tym żadnego interesu, proszę Państwa, to nie była jakaś płatna rozmowa, to nie był płatny wywiad. Po prostu uważam, że mamy kandydatów, którzy no, rzucają się na te wiatraki, ale wierzą, że potrafią
może z Państwa poparciem coś zmienić i spowodować, że następny kandydat będzie miał łatwiejszą misję. I bardzo serdecznie Państwa proszę o udzielenie poparcia. Proszę też zauważyć na to, że no, jest pro-life, jest polskiego, jest